chyba za bardzo nie przepadasz za świętami. Bardzo przepadam się wtedy opalać, podróżować, uczyć się o nowym obszarze na świecie, bo ja jestem takim nieuśpionym, niezaspokojonym, ciekawym świata nerdem, który po prostu cały czas jest głodny wyjeżdżania, więc jak mam takie okienko, że mogę sobie wystrzelić na 2 tygodnie i nikt na tym nie ucierpi, ani praca, to wtedy uciekam i to jest taki czas. W tym roku który kierunek? Kalifornia, czyli wracam do swoich trochę, może nie korzeni, ale do takiego drugiego domu, bo rzeczywiście spędziłam tam szmat czasu i bardzo brakowało mi tego klimatu. Ostatnio sobie odświeżyłam i tak poczułam, że ojej, trzeba tam więcej bywać. Ale wieczór świąteczny nie spędzasz go w samotności? Nie, na pewno spędzę go w gronie przyjaciół. To jeszcze nie są potwierdzone plany. Może się okazać, że jednak zrezygnuję z tego, ale no, tak jak to się do tej pory odbywało, to zawsze były tam osoby bliskie, z którymi spędzałam i cały obrządek jakby był, tylko po prostu troszkę dalej niż u nas. Jakiego prezentu się spodziewasz? Co chciałabyś dostać? O, ja nie jestem za bardzo prezentowa. Wiesz, nie oczekuję specjalnie prezentów. Chciałabym, żeby to było coś, co mi uświadomi, że ktoś w którymś momencie jakiejś rozmowy zapamiętał, co jest dla mnie ważne i wtedy to jest ogromne wzruszenie. America Express, czy oglądasz wszystkie odcinki i której parze kibicujesz? Nie oglądam. Nie mam pojęcia. Kibicuję wszystkim. Na pewno to nie jest łatwa przygoda, więc... ale oni to mają już ze sobą, więc już właściwie nie potrzebują wsparcia.